No. A. Wody? Julia, ty wziąłeś sobie wodę? Chcesz ze szklanką? Raz, dwa, raz, dwa. Jest. Tak, cześć. Cześć. Cześć, no nie, z tej strony czy no już zostało ci, może... Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. W tej chwili zaczynamy panel Tęcza w ciemności. Ten tytuł jest chyba bardzo wymowny, nie trzeba go tłumaczyć. Rzecz dotyczyć będzie społeczności, przede wszystkim ruchów LGBT w Polsce. Wydaje mi się, że właśnie to jest ta tytułowa ciemność, czyli nasza właśnie tutaj obecna sytuacja społeczno-polityczna. A tęcza to są właśnie te ruchy, ale być może też tęczą, czyli jakimś takim jasnym punktem można nazwać kulturę i to, co się dzieje w kulturze i to w jaki sposób kultura i różne jej przejawy i ludzie kultury wspierają emancypację właśnie społeczności LGBT. Ja się nazywam Krzysztof Tomasik i dzisiaj ze mną jest cała grupa osób będących reprezentatorami, reprezentatorkami organizacji LGBT polskich, plus mamy też artystę, który też o tym będziemy mówić, jest takim łącznikiem, naszym łącznikiem między właśnie tematyką LGBT a ludźmi kultury i sztuki. Tutaj obok mnie, będę przedstawiać, siedzi Mirosława Makuchowska z kampanii przeciw homofobii, dalej Hubert Sobecki, Miłość nie wyklucza, Julia Maciocha z Fundacja Równości, Paweł Skrocki, Stonewall, grupa Stonewall i właśnie Daniel Rycharski, artysta wizualny. I zanim może zaczniemy tak rozmawiać bardziej ogólnie i o ideach, to myślę, że najlepiej zacząć od konkretów. I dlatego na początek bym Was zapytał o jakieś działanie, jakieś przedsięwzięcie, jakąś akcję, która właśnie była związana z kulturą albo z ludźmi kultury, która została przeprowadzona przez Waszą organizację. I zanim jeszcze oddam Wam głos, bym chciał, żeby zaczęła Mirka jako reprezentantka najdłużej istniejącej organizacji, czyli najdłużej istniejących z tych tutaj obecnych, czyli KPH, który istnieje od 2001 roku. Tak, z tutaj obecnych chyba tak. Jak wcześniej dostałam to pytanie od ciebie, to zaczęłam sobie myśleć, co my robimy takiego z kulturą w tym momencie. I KPH chyba zmieniło trochę profil, znaczy bardzo zmieniło profil. I teraz przede wszystkim się chyba skupiamy na jakichś rzeczach związanych z rzecznictwem, z ustawami. Chociaż robimy coś wokół kultury i też na przykład zapraszamy osoby znane, lubiane do tego, żeby publicznie mówiły o tym, że są sojuszniczkami osób LGBT. Natomiast przypomniałam sobie takie akcje, które robiliśmy 10 lat temu we Wrocławiu, gdzie w ogóle zaczynałam swoją działalność. I to były i dla mnie, i chyba też dla Polski takie czasy, i dla Wrocławia przede wszystkim, całkiem inne niż teraz. To znaczy,
Na korzyść czy na niekorzyść? Szczerze mówiąc, trochę na korzyść, trochę na niekorzyść. Znaczy, wtedy to był taki czas, kiedy w ogóle nie mogliśmy liczyć na jakąkolwiek współpracę z nikim, nie tylko instytucjami kultury, ale w sumie był jedna jakaś knajpa, która nas wspierała i tam raz w tygodniu nam pozwalała się spotykać, żeby oglądać jakieś filmy. No więc my byliśmy troszkę zmuszeni do tego, żeby robić wszystko no tak totalnie DIY-owo. I mieliśmy w swoim składzie taką postać, która się nazywa Antyfacet. I Antyfacet jest crossdresserem. To jest człowiek, który mówi o sobie, że jest mężczyzną, tak się identyfikuje, ale ubiera się tylko i wyłącznie w żeńskie, kobiece ubrania. I on mówi, że robi to tylko i wyłącznie dlatego, że uważa, że te ciuchy są bardziej wygodne. Naprawdę, to jest cała ideologia, która za tym stoi, według niego. Ja też pracuję na uniwersytecie jako wykładowca i też zaczęłam się zastanawiać nad uczę angielskiego. Zaczęłam się zastanawiać, czy jeszcze tam pracuję. Ale wtedy to było tak, że on pracował, chodził na te wykłady codziennie w tych kieckach. On jeszcze ma brodę taką dłuższą, więc to była taka sytuacja, nie że ktoś może miał jakąś niepewność co do płci, jak zobaczył Antyfaceta, tylko że to było jakoś tak totalnie ewidentne, że to jest mężczyzna, tak biologicznie mężczyzna z brodą i w takiej sukience, w obcasach, on uwielbia obcasy. I on codziennie przychodził na ten uniwersytet i tam uczył. I generalnie nie miał problemów, to znaczy tam rozmawiał ze swoimi szefami no i było okej, okay, no. Tam studenci, no okej, to jest, on taki jest po prostu i do widzenia. A zmieniło się to, że jakoś teraz mam taką intuicję i to sprawdzę, bo to jestem bardzo ciekawa, że teraz, że podejrzewam, że on już tam nie uczy. No tak, no i Antyfacet był taką postacią, która, on miał takie zacięcie artystyczne, więc robiliśmy takie różne rzeczy pseudoartystyczne, znaczy robiliśmy różne happeningi w przestrzeni publicznej. I to był też taki moment, w którym wcześniej we Wrocławiu w ogóle nie było żadnych wydarzeń kulturalnych. Znaczy w ogóle we Wrocławiu dalej taki jest moim zdaniem, że tam średnio się coś dzieje w kwestiach LGBT-owych. Znaczy, że jest jedna organizacja czy dwie, ale to nie jest tak, że tak jak w Warszawie można sobie otworzyć jakąś stronę internetową z propozycjami kulturalnymi i sobie wybrać, czy to LGBT-owe, czy to. Tylko tam jest tak, że raz w roku jest jakiś festiwal. Więc te happeningi miały taki charakter trochę prześmiewczy, powstającego, znaczy takiego rodzącego się, odradzającego się mocno ruchu narodowego. I robiliśmy taką akcję, na przykład chłopak i dziewczyna, normalna rodzina, i to polegało na tym, że były dwie pary różnopłciowe, tylko że każda para była ubrana w na przykład dwie sukienki, mężczyzna, kobieta w dwie sukienki ślubne i druga para, kobieta i mężczyzna w smokingi. I tak chodziliśmy przez rynek wrocławski naokoło i z tyłu była jakaś grupa osób, która krzyczała za nimi chłopak, dziewczyna, normalna rodzina. Więc znaczy z perspektywy czasu, ja wtedy sobie myślałam, że to jest jakaś, w ogóle nie za bardzo się baliśmy też wtedy, to jest też ta zmiana, że teraz bym się mega bała i to nie tylko dlatego, że jestem 10 lat starsza, ale dlatego, że się dużo zmieniło. Ale że miałam takie poczucie, że to w sumie tak trochę robimy dla siebie, trochę nie wiadomo dla kogo, że ludzie na to patrzyli, nie wiedzieli kompletnie, o co w tym chodzi. Ale z perspektywy czasu mam wrażenie, że to było jakoś strasznie wzmacniające dla nas. Znaczy, że w ogóle taka możliwość, żeby wyjść na zewnątrz do przestrzeni publicznej i zrobić coś, co nawet nie jest jakieś takie super tożsamościowe, w sensie mówi kto, kim jest i tak dalej, tylko żeby jakoś poruszyć tą tematykę, to miało mega moc dla nas przede wszystkim. Bo też rozumiem, że to bardziej niż było działaniem pro LGBT czy pro gejowsko-lesbijskim, było bardziej ośmieszeniem tego po prostu nacjonalistycznego hasła wykrzykiwanego przez młodzież wszechpolską, czyli chłopak i dziewczyna, normalna rodzina. Ale jeszcze się chciałem zapytać, to była właśnie taka akcja, o której dzisiaj myślisz, albo wtedy myśleliście jako o właśnie jakiejś akcji artystycznej, która właśnie ma coś wspólnego z kulturą, że to jest jakiś, nie wiem, mini spektakl, gdzie wykorzystujecie jakieś takie niemal teatralny sposób właśnie na wprowadzenie pewnej tematyki, czy nie?
Ja wtedy... Z jakiegoś powodu to wybrałaś dzisiaj, żeby nam to przypomnieć. Tak, dlatego że znaczy ja wtedy o tym tak nie myślałam i myślę, że większość z nas, która wtedy w tym uczestniczyła, że o tym nie myśleliśmy w ten sposób. Bardziej myśleliśmy, że to jest że to jest protest, bardziej, że to miało dla nas wymiar jakiś polityczny, ale teraz jak na to patrzę, to miało też taki wymiar artystyczny. Więc no jakieś takie przełamania, czy wyśmieszanie, ośmieszanie jakiejś retoryki w taki właśnie sposób było. I to, co mi się jakoś bardzo miło to wspominam, to było tak, że to była grupa ludzi, która się po prostu zebrała i coś razem zrobiła i tam nie było żadnych reżyserów, tam nie było aktorów, tam żadna osoba się nie zajmowała profesjonalnie kulturą. I że to była taka sytuacja, w której myśmy pomyśleli, okej, możemy coś razem zrobić i coś zrobiliśmy. Wyszliśmy na ulicę i nikt nam nie musiał, nie wiem, dawać projektów, pieniędzy, cokolwiek. Wszystko było po prostu zrobione za jakieś własne zaskórniaki studenckie. Ale też w ogóle nie mieliśmy, że też nie mieliśmy takiego myślenia, że to jest kultura i że to jest w związku z tym, że to jest kultura, to tutaj musimy mieć jakąś legitymację lub dyplom uczelni lub coś, co będzie nam pozwalało, że tak powiem, zrobić coś swojego. Robiliśmy mnóstwo też innych rzeczy, happeningów, które były, też jakoś przełamywały, nawiązywały do tej retoryki, głównie do tej retoryki narodowej, do zakazu pedałowania i tak dalej. No ale myślę, że dla nas to miało głównie taki wydźwięk emancypacyjny. Hubert, ciebie teraz poproszę o jakieś przypomnienie jakiejś akcji albo opisanie, albo... Znaczy wiesz, no, trudno jest tak naprawdę też podać, znowu MNW nie jest organizacją, która się kulturą zajmuje, są inne, które robią, zwłaszcza w działce LGBT-owskiej, robią to lepiej, robią to mądrzej, mają w tym lepsze doświadczenie. Ale my też zaczynaliśmy jako taka trochę grupa partyzancka, nieformalna, która albo pikietowała pod Sejmem przez cały rok, żeby przypomnieć posłom i posłankom o tym, że tam leżą ustawy o związkach partnerskich, albo śmigała po krakowskim przedmieściu z wielkim różowym banerem, na którym był napis najpierw o związkach, potem o równości małżeńskiej i te tak zwane spacery z banerem kończyły się pod Pałacem Ślubu, gdzie zazwyczaj właśnie w weekend jakiś ślub się odbywał, więc ta para, chłopak, dziewczyna, normalna rodzina, siłą rzeczy była zbombowana i te zdjęcia ślubne były tym różowym banerem i miały w efekcie takie super równościowe pamiątki ślubne, a my mieliśmy pamiątkę do naszej galerii. A propos Wrocławia, co powiedziałaś, no nie, że tam właściwie teraz kultura równości głównie pracuje i działa, ale to jest dokładnie to, o czym ja chciałem powiedzieć. Tam działa Piotrek Buźko, który jest też drag queen. Jest taką drag queen, troszeczkę nowym modelem drag queen, który się w Polsce ostatnio pojawił. Jego ksywa to twoja stara, bardzo w ogóle polecam twoją starą. A obok twojej starej jest też Gąsiu Gośniowski, który jest z jednej strony wykształconym, utalentowanym, z dyplomem jak najbardziej tancerzem, który jak trzeba to tańczy na szpilkach, a jak trzeba to tańczy na róże, a jak trzeba to po prostu, jak on to mówi, świeci gołą dupą. Natomiast te jego występy mają zawsze jakiś na aspekt przynajmniej jakiejś krytyki społecznej, żeby nie powiedzieć politycznej. Oczywiście też znowu, tak, głównie chodzi o zabawę i głównie chodzi o to, co my nazywamy budowaniem społeczności, czyli wykorzystaniem tych wszystkich okazji, w których osoby LGBT+ spotykają się w jednej przestrzeni, bo jest na przykład impreza, do tego, żeby coś przy okazji jeszcze zrobić, żeby coś przekazać. I dla mnie Gąsiu i twoja stara, tutaj mam taki case, to z kolei jest łącznik do Julka do ciebie, bo na jednej z imprez benefitowych na rzecz Parady Równości występowało właśnie ich dwoje i te występy były rewelacyjne, co więcej ludziom się naprawdę bardzo podobało. I to jest dla mnie troszeczkę takie okienko, tak? To znaczy nie tylko wchodzenie w mainstream, nie tylko pokazywanie, wykorzystywanie dużych nazwisk, wykorzystywanie osób, które mogą być sojusznikami i sojuszniczkami społeczności. Nie tylko, nie wiem, trafienie na wielkie znane w całej Polsce sceny z jakimikolwiek utworami, które adresują problematykę LGBT-owską, czy ogólnie jakieś tematy akceptacji, czy krytyki społecznej, braku tej akceptacji, ale trafianie właśnie do samej społeczności czymś innym niż tylko imprezami. Trafianie do społeczności jakąś ofertą, która
coś z ludźmi robi. Na chwilę im otwiera głowy, na chwilę może krytykuje trochę nas samych, nas same, wszystkich nas i wszystkie. I myślę, że tutaj jest jakaś zmiana jakościowa. I w tym widzę jakąś tam nadzieję. Mhm, to będziemy to może, mam nadzieję, rozwijać. Julia, tak jak Hubert powiedział, reprezentuje Fundację Równości, czyli organizację, która przygotowuje Paradę Równości coroczną warszawską. Właśnie Hubert mi troszeczkę tutaj wszedł z butami. Tak, rzeczywiście ucieszyłam się, jak dostałam to pytanie mailem, dlatego że ja właściwie cały rok robię wydarzenie kulturalne, czyli Paradę Równości. Bo nie ukrywajmy, ale poza wydźwiękiem politycznym jest to silny i duży krok kulturowy, krok queerowy, kultury queerowej, którą staramy się przemycać do tego naszego heteronormatywnego świadka warszawskiego, w którym jeszcze się coś da zrobić może. Natomiast tak, rzeczywiście bardzo dużo współpracujemy z artystami, z artystkami, z osobami uprawiającymi artyzm, czy jakkolwiek nie chcą siebie identyfikować. Współpracujemy z drag queenkami, z drag kingami, z performerami, z performerkami. Mamy również u siebie takie dosyć duże zaplecze burleski. I wszystkie te nasze imprezy, które zrodziły się jako pomysł na benefit, one generalnie nie przynoszą nam nie wiadomo jakich zysków, jeżeli mówimy o takim koszcie Parady Równości, ale zauważyliśmy, że przynoszą coś zupełnie innego. Przynoszą taką bezpieczną przestrzeń. Przynoszą coś, czego mi brakowało, jak miałam 17 lat i mieszkałam w Koszalinie i wiecie, słowo gej i lesbijka tam było słowem zakazanym. Czyli takie miejsce, do którego te dzieciaki mogą trafić i zobaczyć wszystko, po prostu wszystko i stwierdzić, okej, to mi się podoba, albo okej, to nie jest moja estetyka, nie lubię tego, ale to nie znaczy, że muszę to krytykować, bo jest to dalej część mojej kultury, kultury LGBT, kultury queerowej. I rzeczywiście wydaje mi się, że coraz dalej gdzieś idziemy z tymi naszymi benefitami, nazywamy to dalej w ten sposób, ale chyba czas zmienić nazwę. Zapraszamy bardzo różne osoby z bardzo różnych kategorii muzycznych czy też właśnie performerowych. Jest dużo... Możesz jakieś konkretne nazwiska podać? Bo to tak, myślę, że... oczywiście. Jeżeli chodzi o drag queenki, no to przede wszystkim współpracujemy z drag queenkami z Warszawy, czyli z Aldoną Relax i z Charlotte Drag Queen, ale właśnie dzięki temu, że twoja stara pracuje w pożaru, w burdelu, zgodziła się również przyjść i do nas i rzeczywiście był to jeden z mocniejszych takich naszych występów. Jeżeli chodzi o performerów, no to mamy Gąsia, ale ostatnio również Siksa zgodziła się wystąpić ze swoim feministycznym performancem. Mamy Automat, mówię już teraz, wchodzę bardziej w DJ-skie sprawy. Myślę, że więcej może powiedzieć moja ekipa imprezowa niż ja. Ale rzeczywiście jest dużo takich osób, które, to nie są duże nazwiska, nie? A jednak my je znamy, bo jesteśmy w tym środowisku. I to są osoby, które naprawdę chcą przyjść i wystąpić, które chcą coś pokazać. I mam taką anegdotkę, że na naszym ostatnim beneficie, w trakcie tego benefitu przebywało w Warszawie 20 dziewczyn z mojej sieci feministycznej z całej Europy. Jedna z tych dziewczyn była czarna. Trzeciego dnia, jak szłyśmy na obiad, naprawdę już wyglądała to na totalnie przerażoną, więc pytam ją, Doli, słuchaj, no co się dzieje? No mówi, Julka, tutaj nie ma nikogo czarnego, ja jestem jedyna, od 3 dni nie widziałam nikogo, kto ma inny kolor skóry niż biały. Mówię, że no tak jest, jasne, no ale też nie bywamy w takich miejscach, gdzie być może takie osoby moglibyśmy znaleźć. I właśnie tego wieczora poszliśmy na nasz benefit. Dziewczyny następnego dnia prawie się popłakały, jak mi dziękowały, bo stwierdziły, że jak przyjechały, to miały obraz takiej zaściankowej, zimnej, białej Polski, a okazało się, że gdzieś w tym wszystkim można zrobić enklawę. I dziewczyny totalnie stwierdziły, że ta impreza w Hydrozagadce, równie dobrze to mogło być Soho w Londynie, one chodzą na takie imprezy w piąteczki. Mówię, no my mamy takie raz na 4 miesiące, ale nieważne. Myślę, że jest ta przestrzeń i rzeczywiście tej kultury jest dużo. W szczególności takiej kultury queerowej, kultury drag queen, kultury performance'u na paradzie jest bardzo, bardzo dużo. Ja zanim oddam Pawłowi głos, to też może Państwu powiem, że jeśli chodzi o
ruchy LGBT w Polsce, to jesteśmy w tej chwili, mam takie wrażenie, w ciekawym czasie jakiegoś takiego też przełomu, to znaczy odbywa się też zmiana pokoleniowa w tych dłużej działających organizacjach, natomiast też powstają właśnie nowe, prężnie działające, to jest, tutaj już piję do grupy Stonewall, działającej w Poznaniu, która trochę pojawiła się tak nagle, przez wiele lat był organizowany oczywiście Marsz Równości w Poznaniu, ale nagle pojawiły się nowe osoby, które ten marsz przejęły i przy okazji Dni Równości zaczęły organizować mnóstwo fantastycznych rzeczy i to się też przekształciło, że właściwie te rzeczy się też dzieją przez cały rok. To zresztą ta zmiana pokoleniowa dotyczy też właśnie Julii, która jest też przedstawicielką już tutaj nowego, młodego pokolenia, które przyjęło Fundację Równości i organizowanie Parady Równości. Także myślę, że to jest właśnie taki moment trochę nadchodzącego nowego typu działaczy. A teraz już oddaję Pawłowi Skrockiemu głos. Tak, jak słusznie zauważyłeś, grupa Stonewall działa trochę ponad 2 lata, więc tutaj reprezentuję organizację najmłodszą. Jednocześnie organizację lokalną, bo działamy głównie w Poznaniu czy w Wielkopolsce. I w odróżnieniu do moich przedmówców, grupa Stonewall od samego początku świadomie, intencjonalnie chciała wchodzić w tematy kultury. Tutaj nie było żadnej kwestii przypadku. Od początku chcieliśmy to robić. Również szerzej niż tradycyjnie kultura LGBT jest kojarzona powszechnie, tak? Szerzej niż drag queens, szerzej niż ta nasza, że tak powiem, cepelia LGBT. Chcieliśmy i udało nam się to zrobić od samego początku, nawiązywać trwałe relacje ze wszystkimi ważnymi instytucjami kultury w Poznaniu. Te trwałe relacje już trwają 3 rok z Teatrem Polskim w Poznaniu, z Teatrem 8 Dnia, z Centrum Kultury Zamek, z wieloma innymi, ze wszystkimi kinami studyjnymi poznańskimi. I przez te 2 czy tam 2,5 roku my tych wydarzeń kulturalnych zorganizowaliśmy mnóstwo. Pokazaliśmy co najmniej kilkadziesiąt filmów i w ramach Poznań Pride Week, i również poza festiwalem. Wyprodukowaliśmy 2 koncerty, robiliśmy wernisaże obrazów i tym podobne. Natomiast chciałem dzisiaj opowiedzieć, ponieważ siedzi tutaj z nami Mike Urbaniak, Spiritus Movens czytania performatywnego, które odbyło się w ramach ostatniego Poznań Pride Week. I to też mój ukłon w stronę Majka, bo on wymyślił to, zadzwonił któregoś razu jeszcze ze Stanów, z wiadomością, że przekłada dramat Larego Kramera Normalne Serce. No i zaproponował, żebyśmy zrobili czytanie w ramach Poznań Pride Week tego dramatu w jego nowym przekładzie. No i muszę powiedzieć... W jego reżyserii, tak. To, żeby Mike to wyreżyserował, to był ostatecznie pomysł, jeśli dobrze pamiętam, Maćka Nowaka, bo on, Maciek Nowak, czyli dyrektor artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu, na ten pomysł zareagował bardzo entuzjastycznie. Od razu jego pomysłem również było to, żeby Mike nie tylko przyniósł swój przekład tej sztuki, ale również żeby ją wyreżyserował. No i zebraliśmy w tym projekcie, znowu Mike głównie dzięki swoim również osobistym kontaktom znakomitym, no wspaniałą drużynę realizatorów, wspaniałych aktorów przede wszystkim i aktorki. Wszystkie... Znaczy i aktorkę, bo tam była jedna aktorka. Była Aśka Drozda, aktorka, no ale była Maria Magdalena Kozłowska, którą też, że tak powiem, z rozpędu wliczyłem. Natomiast... Zebraliśmy również wspaniałych aktorów gejów, którzy przeczytali rolę gejów z tego dramatu. Tu wymienię Tomek Nosiński z Teatru Studio, Robert Wasiewicz z Teatru Studio, Piotrek Trojan, Paweł Tomaszewski, 2 aktorów z Teatru Polskiego w Poznaniu,
Piotrek Dąbrowski i Konrad Cichoń, wszyscy geje, wszyscy żyjący otwarcie, wyautowani, którzy również przeczytali gejowskie partie ze sztuki Larego Kramera. I to była przygoda niesamowita, szczególnie, że zrobiliśmy to czytanie, o czym dowiedzieliśmy się nieco później, w 30. rocznicę dokładnie wystawienia tej sztuki na deskach Teatru Polskiego, ponieważ w 1987 roku w reżyserii Grzegorza Mrówczyńskiego właśnie Normalne serce wystawiano na deskach Teatru Polskiego. I to oczywiście, to była już dla nas, jako dla świeżej, młodej organizacji, dość poważna produkcja i wiązała się nie tylko ze sporymi pieniędzmi, ze sporym zaangażowaniem organizacyjnym. Natomiast no, my myślimy sobie, że na pewno na tym nie poprzestaniemy i mamy taki plan, żeby na najbliższy Poznań Pride Week, który po raz pierwszy chyba w Polsce odbędzie się, impreza LGBT odbędzie się w wakacje w sierpniu. No i planujemy premierę naszej produkcji, spektaklu, który zamierzamy z tej okazji przygotować i pokazać. I mam nadzieję również, że będzie potem wielokrotnie grana, no bo po to w końcu spektakle teatralne się produkuje, żeby nie pokazywać ich raz, ale żeby pokazywać wielokrotnie. To znaczy mówisz o tym Normalnym sercu, tak? Czy nie, już mówię o kolejnym? Nie mówię o Normalnym sercu. Na razie nie mogę o tym powiedzieć zbyt wiele, natomiast przygotowujemy produkcję spektaklu i premiera odbędzie się, planujemy chyba na 6 sierpnia przyszłego roku. Natomiast to jest niespodzianka. Co możemy sobie zapisać w kalendarzach. Ja tylko dopowiem, że Normalne serce to jest taka no, klasyczna sztuka amerykańska i uznawana za pierwszą sztukę o HIV-AIDS i z 1984 roku, o ile się nie mylę, i taka właśnie ważna dla społeczności LGBT amerykańskiej, bardzo ważna sztuka, w jakimś sensie formacyjna. I tak się rzeczywiście niesamowicie złożyło, że jedyne polskie wystawienie tej sztuki odbyło się właśnie 30 lat temu w Teatrze Polskim w Poznaniu i No i teraz jakby zostało to w jakimś sensie powtórzone, czy właściwie nie w jakimś sensie, tylko powtórzone. I teraz oczywiście też to samo pytanie chciałbym zadać Danielowi, czyli o jakieś twoje przedsięwzięcie, twoją akcję, twój takie przedsięwzięcie, gdzie jakby te elementy LGBT występowały i to zostało świadomie w twojej sztuce umieszczone i chodziło o konkretny przekaz. Więc jeśli mogę, to chciałbym powiedzieć o dwóch działaniach. Pierwsze to jest ostatnie działanie z wiosny tego roku i jakby celem tego działania było przypomnienie społeczności, czy może tej publiczności bardziej konserwatywnej o tym, że homofobia zabija, a drugi projekt jest jakby też odpowiedzią na ten projekt, w pewnym sensie jego kontynuacją, ale jest jakby już realnym działaniem ze społecznością konserwatywną na przepracowaniu i jakąś taką próbą jakiegoś działania wobec tej homofobii. Więc pierwszy projekt to jest projekt Krzyż i to jest projekt, który zrealizowałem, znaczy zacząłem go realizować na wiosnę tego roku. Historia jest taka, że pewnego dnia dowiedziałem się o dwójce osób. Celowo nie mówię, jakiej one są płci, dlatego że rodzina tych osób no, nie życzy sobie, żeby opowiadać publicznie jakichś dokładnych szczegółów tej historii. Więc dowiedziałem się, że dwójka osób LGBT młodych popełniła samobójstwo w pewnej miejscowości. Jedna z tych osób, no generalnie popełniły samobójstwo i jedna z tych osób powiesiła się na drzewie, więc ja pojechałem do tej miejscowości i osoba, która znalazła te osoby, wskazała mi drzewo, na którym to się zdarzyło, ja to drzewo zciąłem i z tego drzewa zrobiłem krzyż
który właściwie on nie powstał z taką intencją obiektu galeryjnego na wystawę tak naprawdę, chociaż był pokazywany na wystawie Późna Polskość w Warszawie w CSW, ale jakby jego przeznaczeniem było wykorzystanie go podczas ekumenicznej drogi krzyżowej, która miałaby się odbyć w intencji ofiar homofobii i jako wtedy jeszcze czynny członek grupy Wiara i Tęcza, czyli chrześcijan LGBT. Ta grupa była w to zaangażowana, zresztą ona początkowo bardzo entuzjastycznie podeszła do tego projektu. W ten projekt, czy w tą drogę zaangażowały się kolejne środowiska konserwatywne i lewicy, i prawicy, takie jak Kontakt, Więzi, Znak. Niestety okazało się, że wtedy, ponieważ ta droga miała się wydarzyć na wiosnę, było za mało czasu, ale też okazało to się zbyt trudne. Generalnie podczas tej drogi krzyżowej miały się spotkać różne strony konfliktu, też politycznego. Jednak okazało to się zbyt trudne, żeby to się wydarzyło czy na wiosnę, czy latem i prawdopodobnie to się wydarzy na wiosnę przyszłego roku. I jakoś wydaje mi się, że udało mi się poruszyć ten temat homofobii, szczególnie wśród młodych osób w tych środowiskach konserwatywnych. No i teraz chciałem powiedzieć o projekcie, który jest w trakcie realizacji i pojawi się prawdopodobnie na samym początku przyszłego roku. I w tym projekcie chodziło mi o to, żeby włączyć środowiska konserwatywne. Konkretnie tutaj chodzi o Szkołę Katolicką z Sierpca, to jest miejscowość 100 km za Warszawą, którą prowadzi ksiądz Michał Kierkowski, który jest dyrektorem tej szkoły. W projekt zaangażowany jest także Straż Pożarna Państwowa, no i burmistrz miasta Sierpca. I ten projekt polega na tym, że chce przenieść scenografię z filmu Pokłosie. Konkretnie chodzi o macewy, które wystąpiły w tym filmie, na wyspę, która znajduje się na takim jeziorze, które jest w samym centrum miasta, które zostało wykopane przez społeczność żydowską dla ludności niemieckiej, która wtedy się tam przesiedliła do Sierpca. I projekt ma dotyczyć, jakby generalnie w tym projekcie chodzi mi o to, że porównuje homofobię do antysemityzmu. Bardzo ważny był dla mnie taki tekst Marcina Dzierżanowskiego, Biedni chrześcijanie patrzą na paradę równości, w którym Marcin Dzierżanowski pisze o tym, że prawdopodobnie to samo, co się stało z antysemityzmem w Kościele, to znaczy po drugim soborze watykańskim, oficjalne stanowisko Kościoła do Żydów się zmieniło, to najprawdopodobniej, a raczej na pewno to samo się stanie z osobami homoseksualnymi w Kościele. Też jakby zaczynając pracę z tą społecznością Sierpca, kiedy mówiłem im o tym, że w zasadzie mechanizmy są te same, prawda, to wszyscy się zgadzali ze mną, no tak, no zgadza się. I oprócz tego, że zaangażowałem Straż Pożarną do projektu i też tą szkołę prywatną katolicką, zresztą było dla mnie dużym zaskoczeniem, że ksiądz tej szkoły bardzo chętnie się zaangażował w ten projekt i myślę, że to jest w ogóle pierwszy projekt, kiedy ktoś angażuje Kościół do projektu na temat homofobii. Oprócz tego zaangażowałem też koło gospodyń wiejskich z Zawidza, które wykonuje 4000 sztucznych kwiatów, takiej ilości ilu było Żydów dla każdego Żyda. Macewy jeszcze mają być podświetlone tęczowymi LEDami, a na wyspę będzie można się dostać za pomocą łodzi ratunkowej. To jest ważne, że to jest łódź ratunkowa, bo to jest projekt ratunkowy tak naprawdę, którą wypożyczy Straż Pożarna właśnie z Sierpca. No ten projekt jakby w tej chwili w realizacji. I może tyle na razie. Bardzo poważne przedsięwzięcie, ale się chciałem jeszcze dopytać. A jeszcze dodam, że projekt jest realizowany we współpracy też z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Tak, to pewnie kluczowe, ale chciałem się zapytać o ten pierwszy projekt, o którym mówiłeś, że w jakimś sensie popierała cię tam organizacja Wiara i Tęcza. I na czym to właściwie polegało i czy też takie wsparcie jest ci potrzebne, czy na przykład właśnie wsparcie organizacji LGBT właśnie dla artystów, jak to postrzegasz właśnie, czy ono jest potrzebne, czy ono jest niepotrzebne,
na czym by miało polegać? Ja myślę, że przede wszystkim jakby moje działania dawały pewnego rodzaju widoczność Wieży i Tęczy, bo oczywiście dużo ludzi wiedziało o tej grupie, były tam jakieś materiały, publikacje, ale myślę, że dzięki moim projektom jakby ta widoczność była dla szerszej publiczności i myślę, że to na pewno. Zresztą w ogóle cała idea Drogi Krzyżowej, Ekumenicznej Drogi Krzyżowej w intencji ofiar homofobii powstała też z inicjatywy właśnie Marcina Dzierżanowskiego, a także innych osób Wieży i Tęczy. Zresztą to wyglądało tak, że kiedy przychodziłem do Wiary i Tęczy, spotkaliśmy się na takich spotkaniach, one się odbywają średnio raz na miesiąc. Wspólnie rozmawialiśmy na temat różnych problemów też osób LGBT, ale też chrześcijan LGBT i właściwie te projekty były wymyślane wspólnie. Wcześniej zrealizowałem taki projekt, który się nazywał Tablica i polegał na tym, że tablica odlana z takich figurek przedstawiających Chrystusa, które kamieniarze wyrzucają na śmietnik, kiedy remontują grób, została z nich odlana tablica z fragmentem, z cytatem z katechizmu Kościoła katolickiego na temat traktowania osób homoseksualnych. Ja z tą tablicą stanąłem pod kościołem świętego Jacka na ulicy Frata, dlatego że to był projekt edukacyjny, bo ja już wiedziałem w tamtym momencie, że prawdopodobnie większość czy jakaś tam część osób w ogóle nie zdaje sobie sprawy, co mówi Kościół katolicki, katechizm Kościoła katolickiego na temat traktowania osób LGBT, że trzeba je traktować z szacunkiem i nie można ich w żaden sposób dyskryminować. Oczywiście konfrontując się z osobami, które przychodziły do kościoła, wiele z nich w ogóle o tym nie wiedziało, na przykład, prawda? A mówisz o tym, mam wrażenie, w czasie przeszłym, mówiąc o Wiary i Tęczy, czy mi się zdaje? Nie, znaczy rzeczywiście w momencie, w którym był ten krzyż, on był wtedy na wystawie Późna Polska i zaczęliśmy pracować już nad tą drogą krzyżową. Ja się czułem w pewnym sensie troszkę rozgoryczony tym, że tego się nie udało wtedy zorganizować, ale rozumiem, że to też w tamtym momencie mogło być za trudne dla Wiary i Tęczy. To też jest moment, kiedy tutaj była na przykład klątwa, to jest dokładnie ten moment, prawda? Więc to nie był do końca dobry moment. Ja wtedy, może też trochę z frustracji, zdecydowałem, że muszę coś zrobić i zabrałem ten krzyż z wystawy Późna Polskość i poszedłem w coś w rodzaju alternatywnej drogi krzyżowej, wziąłem go na plecy, przeszedłem przez Warszawę i zaniosłem go pod Pałac Prezydencki, tam gdzie kiedyś był inny krzyż, który kojarzy się z konfliktem, prawda, i na chwilę jakby tą tragedię, którą reprezentował ten krzyż, zastąpiłem inną tragedią narodową, ponieważ wierzę w to, że historia tych osób, które popełniły samobójstwo, one popełniły samobójstwo pod wpływem presji rodziny, otoczenia, też jest tragedią narodową. Ale teraz jakby już wracam do wiary. No tak, to, czyli optymistycznie, jest szansa na optymistyczne zakończenie i że to jednak nie jest przeszłość. I teraz chciałbym, żebyśmy po prostu porozmawiali o tym, o czym ta dyskusja miała być, czyli tam podtytuł jest po co ruchom LGBT ludzie kultury i zapytać was o to, czy właśnie ruch LGBT w Polsce w jakimś sensie tej kultury nie odpuścił. Czy to nie jest tak, że to bardzo dużo, co się dzieje w różnych dziedzinach sztuki i kultury, bo to jest od zupełnego marginesu do mainstreamu, gdzie przez te kolejne lata w jakiś sposób tematyka LGBT po prostu była wprowadzona i to jest bez względu na to, czy mówimy o literaturze, czy mówimy o teatrze, czy mówimy o kinie, czy właśnie o sztukach plastycznych, to w każdej z tych dziedzin w jakimś sensie coś się w tej tematyce działo i często mam wrażenie trochę niezależnie od właśnie od organizacji LGBT. I czy to nie jest tak, że skupiając się na polityce, skupiając się właśnie na tym, co się wydaje najważniejsze, czyli na tym prawie, i z czego w efekcie trochę nic nie wyszło, bo tak naprawdę w Polsce się nie udało nic, jeśli chodzi o prawo, załatwić, czy
No właśnie nie odpuściliśmy kultury. I czy to nie jest tak, że jako ruch LGBT po prostu powinniśmy mieć też strategię właśnie współpracy z ośrodkami kulturalnymi i ludźmi kultury. To jest też, przyszło mi do głowy, kiedy Mirka na początku mówiła o tym Wrocławiu, że jednocześnie na przykład w tym Wrocławiu wówczas, czyli te 10 lat temu, istniał, dzisiaj też istnieje, ale już jest czymś innym, Teatr Polski, jeden z bardzo takich postępowych w Polsce, może jeden z najbardziej teatrów, gdzie ta tematyka w różny sposób LGBT też się pojawiała. I w jakimś sensie tego przepływu nie ma, jakby to ten przepływ nie następuje. I czy... No i to jest takie pytanie, czy to nie jest moment, kiedy rzeczywiście ten dialog trzeba w jakimś sensie rozpocząć i te strategie zacząć wypracowywać, być może na razie czysto teoretycznie, a z czasem przyjdzie pora na praktykę. Proszę bardzo, Hubert Sobecki. Okay. Czy chcesz Mirka pierwsza? Wiesz co, bo strasznie gęsty w ogóle rzuciłeś. To jest tak ogólne poruszenie tak ogólnego problemu. Nie wiem, od czego zacząć. Po pierwsze, jeśli mamy układać strategię nawet na poziomie czysto teoretycznym, to pytanie, kto ma tą strategię układać? Po co to jest ruch LGBT? Tak, możesz mi podać definicję, co to jest ruch LGBT? Znaczy, społeczność LGBT to jesteśmy my wszyscy osoby LGBT, które w jakimś sensie czują się częścią tej społeczności, które coś robią i chcą robić. Ja w tym wypadku miałem na myśli też organizacje i też chciałem właśnie, żebyście to powiedzieli, to znaczy w jakim, jak to działa, czy to w ogóle może działać, jak, w jakim sensie właśnie do tego są potrzebne pieniądze, ludzie, czy to jest w ogóle możliwe, czy to jest niemożliwe, czy to jest plan na przyszłość, czy to jest może już plan na teraz. Znaczy, wiesz co, czy to się odbywa, czy to się nie odbywa? Ja mogę mówić za siebie z mojej perspektywy, nawet nie za bardzo z perspektywy MNW. Pomimo tego, o czym często fantazują prawicowi publicyści, nie ma w Polsce homolobby, niestety. Nie przywożą nam w workach i w wagonach po prostu milionów euro z Brukseli, żebyśmy my zniszczyli polską rodzinę, nad czym bardzo boleję oczywiście. I teraz od razu wiem, że dostanę połajankę w zespole, więc zakładam, tak mówię, tak to było ironiczne, tak? Nie chcemy zniszczyć polskiej rodziny. To był żart niedobry. Więc słuchajcie, homolobby, żeby było silne, żeby się działo, żeby było dużo różnych rzeczy, to tak naprawdę jest tylko jedno rozwiązanie. Trzeba pracować, trzeba robić. I to wszyscy powinni pracować i wszyscy powinni robić. I są osoby, które już to robią i są osoby, które są w organizacjach, są osoby, które nie są w organizacjach, są osoby, które pracują za pieniądze, są osoby, które pracują wolontariacko i nigdy w życiu grosza nie zobaczyły za swoją pracę. I to się po prostu dzieje. Tak? Dzieje się mnóstwo różnych rzeczy i na polu kultury, i na polu rzecznictwa, i na polu czystej polityki, i na polu działań pomocowych. Problematyka LGBT-owska to jest wszystko, co jest związane z życiem osób LGBT. Począwszy od dzieciaków, które są zagrożone bezdomnością albo samobójstwem, przez pary, które wyjeżdżają z Polski, bo nie mogą wychowywać swoich dzieci albo boją się, co się stanie, jak jedno z nich zachoruje. Poprzez setki innych życiowych sytuacji, prawdopodobnie poprzez wszystkie możliwe dziedziny aktywności ludzkiej, od kultury przez dosłownie no wszystko, no, życie zawodowe, nie wiem, marketing, kurna, cokolwiek, co sobie może wyobrazić, może mieć swoją odmianę LGBT-owską. To wszystko są miejsca do dobrej zmiany na rzecz naszej społeczności, żeby nam się lepiej żyło. Pytanie, kto ma za co odpowiadać, jeśli jest tyle do roboty, kto ma to zrobić? No odpowiedź jest taka, że każdy powinien robić to, co może, tak? I w taki sposób, jak mu odpowiada. I mnie zawsze cieszy, jeśli ktoś po prostu coś robi, jeśli działa w taki sposób, jak uważa za słuszne, dobierając te narzędzia, które dla tej osoby są odpowiednie i prowadząc działania, które zgodnie z jej mniemaniem są słuszne i przyniosą jakiś pozytywny efekt. To już mnie cieszy. A w dziedzinie kultury? Mogę oddać. Powiem trzy zdania.
Ja w ogóle się nie zgadzam z twoją tezą, więc jakoś nie będę z nią polemizować. Tą tezą, że ruch, jakkolwiek to rozumieć, sobie odpuścił świat kultury, ja myślę, że on po prostu, ruch sobie robi swoją kulturę, w takim sensie, że jakoś nie widzę takiej sytuacji, że nie wiem, że organizacja, grupa, ktokolwiek, zaczęłam sobie właśnie fantazjować, że idę do Teatru Polskiego Powszechnego, któregokolwiek i mówię, ej, fajnie by było, żeby były takie postaci do jakichś spektaklach albo zróbmy coś razem, bo to pole przestrzeni do współpracy z instytucjami jest wąskie bardzo, przynajmniej te, z którymi ja się natknęłam. A może się mylę. Jak są jakieś zaproszenia, to bardzo chętnie porozmawiam na ten temat. Ale ja też nie jestem człowiekiem kultury. I to jest może podstawowy problem, że może tutaj powinny być osoby więcej takie, które rzeczywiście organizacje, grupy, które się tym zajmują, bo one są w Polsce. To w ogóle nie jest tak, że nie ma w Polsce grup i organizacji, które się zajmują. Co masz na myśli? No to mam na myśli, że są... na sali siedzą tutaj właśnie, no, na przykład. Bardzo. Agnieszka Małgowska, a kultura LGBTQ nie poczeka, taki projekt internetowy. Ponadto Damski Tandem Twórczy i Przestrzeń Kultury Lesbijskiej. Przepraszam, jesteśmy w teatrze, który pozwala na performance. Właściwie bez tego to chyba nie ma sensu to spotkanie. Posłuchajcie, no ja po prostu mam poczucie, że nie ma tutaj queerowego Maja, który od lat zajmuje się tematem kultury. Nie ma Bezmiaru, który niestety zniknął, dlatego zajmował się kulturą przede wszystkim młodzieżową. Pisał, że to jest główne ich zajęcie, to jest animacja kultury. Nie ma, bo nie była ta organizacja wspierana. Nie ma inicjatywy Pomada, która zajmuje się tak naprawdę przede wszystkim kulturą i działa z organizacjami, które są instytucjonalne, znaczy z instytucjami, tymi oficjalnymi. No nie ma nas też, mimo że dla nas kultura lesbijska jest czymś, co jest naszym życiem już od 8 lat. Zrobiłyśmy Oles Festival, zrobiłyśmy spektakle, o których wy chyba nie wiecie. W związku z tym to jest dla nas dotkliwe. Pytanie jest takie, czy tej kultury nie ma, czy społeczność nie jest nią zainteresowana, bo mówiliście przede wszystkim o takiej kulturze, która jest kulturą imprezową, ona jest super i tutaj mamy przede wszystkim drag queenki, mamy transów i tutaj też jest od jakiegoś czasu festiwal, który się nazywa Whatever. W związku z tym to wszystko funkcjonuje, tylko dlaczego my o tym nie słyszymy? To jest dla mnie, tutaj wszystkie jesteśmy pod rozemocjonowani, zaraz będziemy sobie wyrywać mikrofon. W związku z tym w tym jest jakby problem, tak? No na razie chyba tyle. Znaczy ja chcę, Magda Wielgołaska, ja też współpracuję z dziewczynami, między innymi w projekcie A Kultura LGBTQ nie poczeka. Dla mnie w ogóle, słuchajcie, to jest takie performatywne, wymowne, symboliczne. Te dwa puste krzesła tutaj, bo ja myślę, że to jest właśnie to miejsce dla tych ludzi kultury, bo... Tak, to ja, myślę, ja powiem no. Tylko krótko. Może mnie potraktować symbolicznie, bo oczywiste jest, że dzisiaj tutaj nie mogą i nie mogli być wszyscy, że to jest po prostu jakiś wybór, w którym się organizacji, w którym się spotykamy, żeby na ten temat rozmawiać. Ja jeszcze tylko krótko tutaj pociągnę, dobrze, to co mówiła Agnieszka, bo... Ja rozumiem też, że duże organizacje mają też inne zaplecze, być może są bardziej wydajne, jeżeli chodzi o pozyskiwanie funduszy na różnego typu działania. Z tym, że temat kultury faktycznie od lat jest poruszany też na tych naszych spotkaniach międzyorganizacyjnymi i on wydawał się nieinteresujący. Dlatego ja się cieszę, że tutaj się gromadzimy, mówimy na ten temat dzisiaj, bo te spotkania tak naprawdę nie były zajmujące, te dotyczące kultury. Ten temat był maglowany. Ja nie wiem, czy to jest efekt tego maglowania, że tutaj właśnie dzisiaj o tym mówimy. Ale chcę powiedzieć też o takim wspieraniu tego, co istnieje, bo istnieje. Mamy spektakle, mamy filmy, mamy książki, mamy performance. Tego jest dużo. Co możecie zobaczyć na tym projekcie, a kultura LGBTQ nie poczeka. Co ciekawe, bardzo dużo osób z zagranicy jakby obserwuje ten profil. Tutaj też my, wiem, że ty czasami szerujesz na przykład nasze posty dotyczące homobiografii, Wolontariat Równości również szeruje te posty i to jest super. Ja bym zachęcała też nas innych tutaj, żebyśmy dzielili się tam. Tam jest konkretny content, nie jakiś najnowszy, sprzed kilkudziesięciu lat, sprzed dziesięciu.
najnowszy też, dotyczący kultury LGBT, czysto polski content tam jest, dlatego że mamy poczucie, że cały czas za bardzo patrzymy na świat zachodni, jeżeli chodzi o kulturę LGBT, a my to mamy i to się dzieje. Dlatego ja zapraszam do jakby dzielenia się tym i też patrzenia, co tam jest, bo tam możemy szukać naszych własnych korzeni jakichś też kulturowych, LGBT-owskich. Mogę jeszcze na chwileczkę? Przepraszam, dorwałyśmy się do mikrofonu. To jest tak, że przede wszystkim sobie myślimy, ostatnio się zdarzyło jedno, naprawdę mam poczucie, że w społeczności nie rozmawiamy o kulturze. Ja nie wiem, no, może ktoś mnie poprawi. Tak, ale ja myślę, że rozmawiamy już w szerszej przestrzeni, nie mając moim zdaniem zebranej pełnej wiedzy na ten temat. Natomiast jeśli próbujemy rozmawiać na temat kultury, ostatnio się to zdarzyło w ramach 20-lecia Lambdy. Mam wrażenie, że pierwszy. Ja nie wiem, jak się mylę, to proszę, zwróćcie mi uwagę, tak? To znaczy różnych debat, dyskusji tak. na różne konkretne tematy tak. o kinie, tak. o literaturze, tak. to było naprawdę... Tak. Ja wiem, że ty jakby też się tym zajmujesz, zajmujesz się między innymi przecież w audycji w Tok FM i jakby śledzisz to cały czas, tylko ja mówię o czym innym. Mówię o tym, że jakby społeczność zobaczyła to, że to jest jakiegoś rodzaju narzędzie, z którym można się komunikować ze światem, ale także mówić o sobie, tak? Znaczy to jest też forma ekspresji. Na dodatek, znaczy i to jest tak, że to też wyniknęło z tego, że w zeszłym roku, czy dwa lata temu, ja już nie pamiętam, Lambda zdecydowała się uznać kulturę za bardzo ważny element swojej działalności, mimo że przede wszystkim działa w pomocówce. To się nazywało Lambda Kultura, ale to nie wyszło. Nie wyszło dlatego, brałyśmy w tym udział, było bardzo dużo chętnych, dlatego że mam poczucie, że po prostu A powiedz jeszcze może tak. więcej, na czym to polegało? To znaczy, to tak naprawdę było, na początku polegało to na tym, że spotkali się w Lambdzie ludzie, którzy są tym zainteresowani, animatorzy, artyści, artystki i postanowiliśmy jakby zacząć coś planować, tak? Myśleć nad tym, jak tę kulturę wykorzystać, tak? Jak produkować, jak animować, żeby to nie były rzeczy, które są właściwie teraz incydentalne w różnych miejscach. Zawsze oczywiście były i zawsze się zdarzały przy wszystkiego rodzaju marszach, prawda? Natomiast żeby był na to jakiś pomysł. Gdzieś wytworzył się jakiś projekt, tylko stał się właściwie tylko częścią Lambdy, jakiegoś pomysłu, znaczy nie wiem, to zostało wdrożone, nie wiem, czy szukano wtedy w efekcie pieniędzy, czy nie wiem, w każdym razie to się rozeszło, a dla mnie rozeszło się dlatego, że nie chciano oddać tego terytorium, ty mówisz, kto ma się tym zajmować, nie chciano tego terytorium oddać komuś, kto się na tym zna, albo tej grupie. Chciano trzymać jakby to w łapie, nie można tego trzymać w łapie. To jest zupełnie inny sposób działania. Ci, którzy jakby działają, animują, tworzą, oni wiedzą, że to jest inny mechanizm, więc to nie wyszło, nie wiem. Mam nadzieję, że... Czy to nie jest po prostu tak, że ileś jakichś przedsięwzięć, akcji musi nie wyjść, żeby właśnie w pewnym momencie coś zaskoczyło i się udało? Bo tak jakby mocno we mnie to już zarezonowało to, co powiedziałeś, no to róbcie, bo właśnie ludzie robią, tylko że to jest niewidoczne, niewyciągane na zewnątrz. Najlepsze jest jeszcze to dla mnie, znaczy najlepsze w zasadzie najgorsze, że my w naszej społeczności LGBT, te osoby, które tworzą, po prostu staramy się to na wszystkie możliwe strony komunikować. Przesyłać między sobą, bezpośrednio na Messengerze i tak dalej. I to nie wystarcza, a my robimy. I to jest jakby taka może apel o to, żebyśmy siebie wspierali. Nie tylko tą kulturę mainstreamową, ale ofową, która jest bardzo bogata w Polsce i duża. Co nie zmienia faktu, że oczywiście pytanie, w jaki sposób tą kulturę mainstreamową w jakimś sensie, w cudzysłowie, oczywiście przejmować, to jest też ważny i duży temat. Nie, dobra, teraz muszę ja, bo ja już mam dwie zapisane strony tego, co chcę powiedzieć, więc po pierwsze, czy kultura nam jest potrzebna? Oczywiście odpowiedź brzmi tak, jest nam potrzebna. I tutaj jeszcze na razie chwilę porozmawiam o tej mainstreamowej kulturze, że myślę, że dużo osób sobie nie zdaje z tego sprawy, ale na przykład to, że Agnieszka Holland udziela nam co roku zgadza się być częścią Komitetu Honorowego Parady Równości, daje nam 200 policjantów więcej na paradzie. Myślę, że niewiele osób jest świadomych tego, że na przykład sojuszniczki i sojusznicy akcji
KPH-u, którzy fajnie, że sobie zrobią zdjęcie, ale niestety nie pojawią się na paradzie, mogą dać nam 1000 policjantów więcej na przykład. I myślę, że to zrozumiały ambasady, też całkiem niedawno, że ta praca i że ta twoja sława i że to twoje poparcie to jest realne bezpieczeństwo całej naszej społeczności. I ja niestety ostatnio jestem monotematyczna, bo ciągle o tym gadam, ale tak jest, bo rzeczywiście paradę robi już teraz bardziej moja ekipa wolontariatu, a ja 80% swojego czasu poświęcam na bezpieczeństwo, na to, żeby wszystkie osoby, które przyjdą na paradę, wróciły do domu całe i zdrowe. I myślę, że tutaj się zaczyna ten problem, że dla tych osób łatwo jest zrobić zdjęcie, czy nawet szerować coś na swoim profilu, ale ciężko przyjść i pokazać, że naprawdę są sojusznikami, sojuszniczkami. I ta obecność jest najważniejsza. Nie to zdjęcie, nie to, że oni powiedzą swoim fanom, elo, lubcie gejów, oni są fajni. Tylko właśnie ta obecność. Obecność z nami i często zajmowanie, na przykład to, co robią teraz już ambasady, zajmowanie tych pierwszych rzędów. Bo tak naprawdę z przodu parady jadą ambasady. Dlatego przód parady ma takie zabezpieczenie. Jakby pamiętajmy też trochę o tym, po co, to właśnie już chyba wyjaśniłam, czy działa. Tak, to już dziewczyny odpowiedziały, zapisałam sobie wcześniej ten point. Mamy tę kulturę mainstreamową, mamy tę kulturę offową i właśnie bardzo, bardzo mi się podoba to, co robi, a kultura LGBT nie poczeka. Dlatego, że to też są właśnie rzeczy, które ja mogę szerować osobom z zagranicy, bo to jest coś takiego bardzo namacalnego i też myślę, że dla mnie to jest bardzo ważne z tego względu, że jestem w takim wieku, że dużo z tych rzeczy wydarzyło się, jak ja byłam w podstawówce i po prostu najzwyczajniej w świecie o tym nie wiem. Czy jest dostęp? No i właśnie tutaj znowu troszeczkę jednak będę pesymistyczna. No bo jaki dostęp, nie? O czym my rozmawiamy? Siedzimy sobie w Warszawie, w Teatrze Powszechnym, siedzę tutaj ja na scenie. Ale jeszcze 5 lat temu mieszkałam w małej miejscowości, w której filharmonia była 250 km jakby stamtąd. W której w teatrze były grane tylko same klasyki. No jakby ile razy możesz oglądać Macbetha, nie? Po jakimś czasie się to nudzi. Więc pamiętajmy też trochę o tym, bo mój zamysł, jak zgodziłam się przejąć paradę, był trochę inny. Właśnie on miał być chyba trochę bardziej to, co robi Stonewall, czyli raczej kultura, raczej takie jednoczenie tej społeczności. Okazało się, że jest inaczej, że mamy niszę, czyli dzieciaki LGBT, które też muszą gdzieś to swoje miejsce znaleźć, więc zmieniliśmy plan po prostu najzwyczajniej w świecie. Parada jest teraz organizacją, która ma najmłodszych i najmłodsze organizatorki i organizatorów parad równości, Pride'ów i Marszy Równości na świecie. I jesteśmy z tego bardzo dumni, że 90% osób w naszym wolontariacie jest poniżej 24 roku życia. I dlatego myślę, że ważne jest to, żeby tym dzieciakom pokazywać tę kulturę. Oczywiście, że tak. Uważam, że ta kultura też pozwala im zrozumieć, znaleźć swoje miejsce jak najbardziej. Tylko pytanie jest takie, jaki jest do tej kultury dostęp? Bo ja sobie zapisałam taką śmieszną statystykę z 2014 roku, że 84% Polaków nie było w tym roku w teatrze. W ogóle. Więc myślę, że trochę warto też powiedzieć o tym, że nie ukrywajmy, teatr, teraz często kino, to jest wysoka rozrywka. To jest rozrywka, na którą nie każdy może sobie pozwolić. To jest rozrywka droga, najzwyczajniej w świecie. I o ile w Warszawie jest mega duży wybór, żeby znaleźć coś innego, o tyle na przykład w takim Koszalinie mi było bardzo ciężko. Słuchajcie, jak ja się przeprowadziłam do Warszawy, to byłam w CSW i w Muzeum Sztuki Nowoczesnej praktycznie co tydzień. Bo nagle okazało się, że tego jest tyle, że można, że jest po prostu miliard muzeów, że codziennie właściwie możesz być w innym muzeum. Możesz po prostu mieć kontakt z tą sztuką non-stop. No ale w większości miejscowości tak najzwyczajniej w świecie nie jest. I teraz jeszcze sekundka, kogo brakuje. Myślę, że dużo osób to brakuje. Myślę, że to jest też trochę ta rozmowa, którą my kiedyś z Magdą miałyśmy, bo ja też pracuję w Feminotece. Więc generalnie ta historia i kultura i sztuka lesbijska zawsze jest jeszcze gdzieś niżej niż kultura gejowska. I o tym też trzeba pamiętać, że nawet w tej naszej społeczności, która walczy o równość, też nie ma tej równości tak do końca. I tak, może strasznie pesymistycznie.
Ale słuchajcie, bo spotkaliśmy się jednak, żeby tutaj rozmawiać o kulturze, ale... I właśnie, ale właśnie już przechodzę do tej kultury. I mi się bardzo podobało w ogóle to, co powiedziałeś, że kultura jest tym takim nośnikiem, który jest w stanie połączyć ruch LGBT z tą konserwatywną częścią. No właśnie, jeśli mogę, chciałem powiedzieć, bo tutaj musimy pamiętać też, że osoby LGBT są także wśród tej konserwatywnej części naszego społeczeństwa, do których w ogóle nie trafiają inicjatywy Lambdy, KPH i tak dalej, czy Stonewall i tak dalej, nie mówiąc już o mieszkańcach wsi. I bo mówiłem, że kultura jest potrzebna na przykład grupie Wiara i Tęczak. To jest jedyną grupą chrześcijan LGBT w Polsce dla widoczności, ale także do wytworzenia w ogóle symboli, wokół których ta wspólnota się może w ogóle kreować, tworzyć. To jest bardzo ważne. Te projekty jak tablica czy krzyż przez niektórych są nawet nazywane relikwiami w tym momencie. I tu jest ogromne pole dla ludzi kultury, no zupełnie niezagospodarowane. Ja się też dziwię i troszkę ubolewam na tym, że tak mało ludzi się tym zajmuje, tym tematem. Może dlatego, że jednak środowiska artystyczne czy ludzie kultury to są głównie środowiska lewicowe, które nie są związane jakoś z chrześcijaństwem czy z katolicyzmem. Być może tak jest, ale myślę, że nawet jeżeli nie jesteś związany ani z chrześcijaństwem czy katolicyzmem, ani z ruchem LGBT. Ja ostatnio byłam w Teatrze Rozmaitości na Psychosis. To jest sztuka, która została wyreżyserowana 12 lat temu i jest tam bardzo silny wątek lesbijski. Słuchajcie, no siedziała cała sala ludzi. No myślę, że kto z nich był LGBT? No ja i moja dziewczyna pewnie. Więc takie pokazywanie tego na scenie, oczywiście, że rzeczywiście wśród tej publiczności raczej była lewicowa część naszego społeczeństwa, ale myślę, że tego, o czym ty mówisz, brakuje w tej kulturze mainstreamowej, czyli tego, że w tych serialach oni się nigdy nie skonsultują z żadną organizacją LGBT, nawet choćby była największa na świecie. I ta kultura jest taka bardzo stereotypowa, ta kultura przemyca coraz więcej stereotypów zamiast budować to porozumienie pomiędzy różnymi grupami. No właśnie się spotkaliśmy, żeby też się zastanawiać, w jaki sposób nie tylko można narzekać na te różne przejawy kultury, w tym mainstreamową, nie zawsze najsłuszniejszą, ale też w jakiś sposób to, nie wiem, można inicjować albo się porozumiewać, czy to jest w ogóle możliwe, czy w przyszłości to jest w ogóle realne. Ale też chciałbym, żeby Państwo się też odezwali. Tutaj Damski, tamten twórczy już rozpoczął zadawanie pytań z sali. Także... Mogę coś jeszcze dodać? Zaraz oddam ten mikrofon, bardzo szybko. Mówisz o inicjowaniu i tak dalej. Ja myślę, że tutaj problem, chociaż to nie modne słowo, mówi się teraz wyzwanie, polega na tym, że to, co teraz mamy na naszym ofie tęczowym, nie zawsze jest mainstreamowo atrakcyjne, prawda? A ja bym chciała, to może jest życzeniowe, nie wiem, magiczne myślenie, ale żebyśmy spróbowali, dali szansę pokazać to, co mamy, bez oceniania tego, tylko zobaczmy, jakie to jest, bo to też coś o nas mówi jako społeczności LGBT. Więc tutaj taki apel ogólny, żebyśmy dali przestrzeń tym rzeczom, które istnieją, tym spektaklom. One może nie są łatwe do przyswojenia, może nie idą takim linearnym tokiem tradycyjnym, jaki mamy podane w kulturze. Ale jakby widzę tutaj kwestię tego przepuszczania przez filtry takiej współczesnej kultury, tak, że coś jest dobre albo niedobre. A ja bym zostawiła to i po prostu przyjrzała się temu, co my mamy. Już naprawdę oddaję. Jeszcze jakieś pytania? Albo komentarze, albo... Dzień dobry, Bartek Lis. Ja w zasadzie jestem trochę zagubiony, ale to nie chodzi o to, żeby się teraz dzielić naszymi zagubieniami. Wydaje mi się, że problem w tej dyskusji polega na tym, że nie powiedzieliśmy sobie na początku, o co nam chodzi w ogóle z kulturą. I uwaga, mam jasność, że my jakby padlibyśmy, gdybyśmy rozpoczęli dyskusję o tym, jak rozumiemy kulturę, co jest kulturą. Jakby tworzenie definicji akademickie, takie różne, 200-kilkadziesiąt różnych form rozumienia, więc nie o to chodzi. Ale jeżeli chociażbyśmy sobie opowiedzieli,
że rozumiemy bardzo szeroko albo bardzo wąsko. Bo już na początku się zmierziłem, kiedy Mirka mówiłaś o tym, że wy nie macie nic wspólnego z kulturą i w ogóle tam 10 lat temu we Wrocławiu może to podpadało, może tamto. Nieprawda. Wszystko, co KPH wówczas, a potem ku alternatywie, czy inne formacje wrocławskie wtedy i dzisiaj, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Warszawie i w wielu innych miastach robiło, jest kulturą. To jest to najszersze rozumienie kultury. Ale okej, jeżeli przyjmujemy to szerokie rozumienie kultury, to musimy sobie zadać pytanie, właśnie to, które jest w podtytule tego spotkania. Po co? Bo skoro to pytanie stawiamy w kontekście tej dyskusji, to rozumiem, że gdzieś podprogowo czy podświadomie uznajemy, że kultura może być przydatna do zrealizowania jakichś celów. I teraz zabrakło mi, żebyśmy głośno, literalnie powiedzieli, o jakich celach myślimy. Czy chodzi tylko o te związane z prawodawstwem, w najwyższym jakby tego sensu rozumieniu, czy w tym o dużo bardziej skomplikowanym i trudniejszym, czyli budowania wspólnoty, tak? Bo wydaje mi się, że jeżeli myślimy o tym, aby w Polsce kiedykolwiek powstał mający konkretny wpływ na zrealizowanie postulatów ruchów LGBT w Polsce, ruch, no to musi powstawać jakaś płaszczyzna porozumienia, wspólnotowość. A jeżeli mówimy o budowaniu wspólnoty wśród osób LGBT, to znowuż pojawia się pytanie, czy kultura jest tym narzędziem, które może nam to umożliwić. A jeżeli tak, to teraz właśnie wracamy do zniuansowania tego, o czym dziewczyny mówiły, między innymi pokazując różnorodność jakby tej kultury LGBT w Polsce. Czy to musi być kultura LGBT? Bo ja potrafię sobie wyobrazić, że jakby osoby, które gromadzą się w teatrze powszechnym czy w teatrze polskim w Poznaniu, na jakiejkolwiek sztuce, nie dotyczącej nawet wątków LGBT, które tam mogą się pojawiać, może wobec nich czy wśród nich powstawać wspólnota, która będzie już zbliżała ludzi w przestrzeni, tak? Czyli rzecz podstawowa i pierwsza, jeżeli chodzi o rozumienie wspólnoty w socjologii, czyli budowanie styczności w przestrzeni. I wówczas możemy pójść dalej. Wiem, że moja wypowiedź nie jest zbyt uporządkowana, ale tak też jakby te tematy, które tutaj poruszamy. Więc myślę, że dużo łatwiej byłoby nam, gdybyśmy dużo bardziej precyzyjnie i wąsko odpowiedzieli sobie najpierw na pytanie, po co LGBT jest kultura i z realizacją, z myślą o realizacji, jakich celów tutaj mówimy. Czy chodzi tylko o to, żebyśmy się zaczęli po prostu rozpoznawać, współdziałać, czy też konkretne jakieś cele realizować? Dziękuję. Czy ja mogę się odnieść? Bardzo ci dziękuję za ten głos, myślę, że jest bardzo ważny. Powiedziałeś o tym budowaniu wspólnotowości, tak? I myślę, że to jest jedno rzeczywiście z węzłowych, kluczowych haseł tutaj dzisiaj. I służyć temu może kultura poprzez na przykład przywracanie naszej historii LGBT, tak? Jako środowisko, oczywiście niektórzy twierdzą, że nie ma czegoś takiego jak środowisko LGBT, ale ja myślę, że jest. I na przykład dzięki kulturze i dzięki temu, co choćby Stalno robiło, przedstawiając czytanie performatywne Normalnego Serca, przywracamy, przypominamy historię ruchu LGBT. Tak? Przypominamy lata 80. w Stanach Zjednoczonych, początek lat 80., epidemię HIV-AIDS, ten gejowski holokaust, jak mówił o tym Larry Kramer. No i jedno oczywiście z najważniejszych wydarzeń w historii emancypacji ruchu LGBT w ogóle. To przywracanie historii zresztą się dzieje cały czas i też w tym jako organizacja uczestniczymy. Przypomnę książki, które wydano w ciągu ostatnich 2 lat dzięki dr Joannie Ostrowskiej, tak? Mężczyźni z różowymi trójkątami. Cholernie mocna miłość Luce van Dijka ostatnio, tak? Która przypomina historię artykułu 175, historię osób LGBT w czasach III Rzeszy i tym podobne. A więc tutaj rzucam to przypominanie historii, czy odzyskiwanie tej historii ruchu LGBT jako jeden ze sposobów budowania tej wspólnotowości, tak? Jakby budowania tej naszej wspólnej pamięci. Jeszcze jeśli tylko mogę się do tego, co Hubert powiedział kilka minut temu, homolobby w teatrze trzyma się mocno. To mam nadzieję, że to wszystkich pocieszy. Dziękuję. No właśnie i chodzi o to, żeby się zastanawiać, skoro nie ma homolobby albo jest, to w jaki sposób je budować albo wspierać, jeśli już rzeczywiście istnieje.
Ja się nie zgadzam z Hubertem, że nie ma homolobby w Polsce, bo lobby to jest grupa osób, która ma jakiś interes i chce doprowadzić do zmiany i po prostu, nawet jeżeli jest tak, że i to jest to, o czym chciałam właściwie powiedzieć, to znaczy o takiej fantazji jednorodności i tego, że często mam takie spotkania, w których osoba spoza środowiska społeczności LGBT, spoza organizacji, i próbuję ją przekonać, opowiadać o różnych rzeczach. Mówię, no dobrze, ale dlaczego to jest tak, że ci chcą to, ci chcą tamto i czemu wy się tego nie spotkacie i nie będziecie chcieli tego samego? Przecież to by było łatwiej. Mówię, no przykro mi, no nie będzie tak, nie jest tak. Nie, po prostu w Polsce jest 40 parę inicjatyw organizacji LGBTQ i mają bardzo różne pomysły na to, czego chcą, jakie mają cele do osiągnięcia, jakimi metodami i tak dalej. I ja myślę, że to jest okej, okay. Znaczy, że ja się cieszę, że tak jest, szczerze mówiąc, a nie, że jest tak, że mamy, nie wiem, 45 organizacji, które mają dokładnie te same cele, najlepiej trzy, bo będzie łatwiej zrealizować i tymi samymi metodami. No to było nudne strasznie, no. I że jest taka fantazja, że to by było fajnie, lepiej i tak dalej i że powiedzmy sobie, jakie są postulaty. I były takie próby, były takie, wciąż są oczywiście spotkania forum organizacji LGBTQ, i lat temu 7-8 były takie próby, żeby właśnie zebrać wszystkie organizacje i zrobić taką listę najważniejszych postulatów. I z tego, co ja pamiętam, to się nie udało, bo się różnimy po prostu tak bardzo. No i kultura dobrze, tam też była na tej liście? Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Mogło nie być. Ja jeszcze bym wróciła do tego pytania, co nazywamy kulturą, bo rzeczywiście myślę, że w moich wypowiedziach to było dość pomieszane, bo z jednej strony mamy tą naszą kulturę LGBT i jak najbardziej według mnie musimy ją wspierać, musimy ją przypominać. Nie mówię już tutaj o światowej kulturze, tylko właśnie o tej naszej polskiej kulturze LGBT. I to jest moje zdanie. Wydaje mi się, że jako Parada staramy się to robić i staramy się z wami współpracować. Tylko że problem jest też taki, że jak coś mi się nie podoba, co się pojawiło w replice, to mam telefon do redaktora naczelnego, a jak chcę zbudować jakąś współpracę z dziewczynami, to mam Magdę w znajomych na Facebooku. A problem zaczyna się, kiedy wchodzimy na tę kulturę mainstreamową, która właśnie moim zdaniem jest środkiem, który jest w stanie bardzo, bardzo wiele zdziałać, jeżeli chodzi o cel oswajania osób niezwiązanych bądź nieznających ruchu LGBT, bądź którym się wydaje, że nie znają osoby LGBT, z samą tematyką, z tematyką tego, że to są osoby takie jak wszyscy inni, że muszą mieć równe prawa, bla, 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 prawa człowieka i te sprawy. I wtedy mam problem, nie? Bo jak, nie wiem, Dorota Wellman powie coś, co mi się nie spodoba w telewizji, którą ogląda ponad 60% Polaków codziennie, i Polek, to co mam zrobić, nie? Napisać do niej maila? Trochę to jest też to pytanie i myślę, że tutaj to jest też jedna z tych odpowiedzi, że my się możemy zastanawiać, co robić, żeby artyści i artystki LGBTQ współpracowały z organizacjami, ale to już jest, to się dzieje. Jakby te organizacje mają do nas kontakt, my mamy kontakt do nich, więc jeżeli znajdziemy pomysł na wspólny projekt albo jeżeli potrzebują promocji, mówię teraz tylko i wyłącznie za siebie i swoją organizację, to jak najbardziej jesteśmy zawsze na to otwarci i otwarte. A mój problem zaczyna się wtedy, kiedy mówimy o tym, co jest gdzieś dalej i co jest gdzieś wyżej i co może trafić właśnie do większej grupy osób. Bo z jednej strony musimy pielęgnować naszą kulturę i jak najbardziej się z tym zgadzam, dlatego też szerujemy posty, dlatego też pojawiamy się na wydarzeniach, dlatego też dzisiaj biorę udział w tym panelu. Natomiast dla mnie w ogóle ten panel, myślę, że ja go może inaczej zrozumiałam, miał mówić o tym, jak my, czyli zarówno organizacje LGBT, jak i artystki, artyści LGBT, możemy się przebić do tego mainstreamu, żeby zrobić to większe. Bo myślę, że ten projekt z drzewem w małej miejscowości był super pomysłem, bo gdyby tam po prostu znikąd zjawiło się KPH, Miłość Nie Wyklucza i Parada Równości, mówimy, słuchajcie, my was teraz nauczymy, jak nie być homofobami i uratujemy po prostu całą wieś, no to nie wiem, czy byśmy wrócili wszyscy z tego miejsca. A jak przychodzi artysta i osoba, która nadal w takiej mentalności ludzkiej jest osobą właśnie wykształconą, gdzieś wyżej postawioną, bla, 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 bla,
to masz ten taki super kontakt i super możliwość, żeby pokazać im, że to też jest ich temat, że to też ich dotyczy, że to dotyczy nas wszystkich. I myślę, że to było super piękne, że przez twoją pracę, czysto artystyczną, organizacja miała szansę zaistnieć w świadomości bardzo wielu ludzi i myślę, że część z tych osób naprawdę realnie mogła zmienić swoje poglądy albo przynajmniej zacząć się zastanawiać nad nimi. Chciałem tylko krótko taką listę, jak ja bym miał odpowiedzieć na pytanie po co, no nie? Jako narzędzie, do czego ta kultura, czy tak czy inaczej rozumiana ma służyć. Widoczność, budowanie widoczności. Tacy ludzie są, istnieją, jacy oni są, tacy mniej więcej są, tak? Czy to jest serial mainstreamowy, czy to jest postać w literaturze wysokiej, czy to jest jakaś postać queerowa na deskach i zobaczy to, wiesz, 200 osób na jednym festiwalu, nieważne. Ale przedostaje się, widać, jest, tak? Dwa, to jest dawanie głosu, czyli właśnie ta ekspresja, o której mówicie, tak? Ekspresja własnego doświadczenia, ekspresja własnej tożsamości. Trzy, to jest wreszcie budowanie tej tożsamości. Dzieląc się swoimi doświadczeniami, możemy pomagać innym osobom, które swojej tożsamości szukają, albo którą ze swoją tożsamością eksperymentują. Możemy tworzyć właściwie bezpieczną przestrzeń. Czy wszystko jedno znowu, czy to będzie na imprezie, na festiwalu, czy w domu, tak? Bo zrobimy akcję gdzieś tam na domówce, wpadniemy na szalony pomysł i nagle wybiegamy na ulicę i robimy, nie wiem, no, dobra, nie będę na przykładów, wyjdę na terrorystę od Glitteru, tak? Ale no tak. Więc to są narzędzia, które z jednej strony adresujesz do mainstreamu, robisz ten mainstreaming nieszczęsny, tak? Który jedni lubią, inni tego nienawidzą, no ale ogólnie jakoś to ma to impact społeczny. W jakiś sposób, przynajmniej jeśli wierzyć jakimś tam badaniom, to doprowadza do zmiany społecznej. Odkształca postawy, tak? Skraca dystans. Okazuje się, że ludzie nagle są bardziej przekonani, ponieważ coś im w głowie innego się pojawia poza samym czystym uprzedzeniem. Jeśli pamiętacie postać Stevena z Dynastii, no to wiem, że to był pierwszy gej w mojej rodzinie. Za pośrednictwem telewizora. Nie było wcześniej homoseksualisty. Był Steven. A Steven to taki równy chłopak. I był konflikt po prostu u mnie w mojej rodzinie pomiędzy moją babcią a moją mamą. Czy Steven ma rację, czy Blake ma rację? Już proszę zgooglować, jak ktoś nie pamięta, co chodziło w konflikcie między Stevenem a Blake'em, ale to były konflikty, które rozdzierały rodzinny stół obiadowy bardziej niż PiS-PO, naprawdę. Więc to jest przykład mainstreamingu niezwykle udanego, jakości wątpliwej, ale niesamowitym impaktem. Mało która kampania społeczna, myślę, tyle zrobiła. A oprócz tego masz te wszystkie rzeczy, które są dla nas, tak? Przez nas, dla nas. Albo przez naszych, dla naszych. To ta naszość jest bardzo szeroką kategorią znowu. To mogą być osoby sojusznicze, to mogą być osoby zaprzyjaźnione, to mogą być osoby po prostu zainteresowane tematem. I z tego całego miszmaszu, no tak naprawdę robisz co chcesz, idziesz w tym kierunku, w którym chcesz, ale najważniejsze, widoczność, edukacja, zaznajomienie, pole do wymiany, pole do budowania tożsamości, ekspresji swojej tożsamości, a w idealnym wypadku dialogu, tworzenia przestrzeni dialogu. Do tego dialogu przyczynkiem, tak, czy jakąś tam iskrą zapalną może być wydarzenie z zakresu kultury. Chciałem jeszcze dodać, że to też nie jest tak, że nagle zaczynam temat homofobii, czy w ogóle homoseksualizmu. Teraz powiem o Sierpcu, o tym małym mieście, na którym mi bardzo, bardzo zależy, bo do tej pory pracowałem na wszystko. To był długi, długi proces, kiedy ja zaczynałem pracę jako artysta ze społecznościami konserwatywnymi na wsi, kiedy już dostałem jakby ich zaufanie, kiedy zostałem rzeczywiście szanowanym artystą, dopiero wtedy zacząłem poruszać te trudniejsze tematy, teraz już jakby na końcu właśnie homofobię. I gdyby nie to, że wcześniej traktowałem mieszkańców wsi czy małych miast podmiotowo i ich problemy, to nie byłoby mowy na, żeby przeprowadzić taki projekt, takie działanie jak ta wyspa właśnie homofobii. Oczywiście, że tak. Ja myślę, że w ogóle rozwiązanie każdego problemu zaczyna się od tego, żeby nadać podmiotowości osobie. Tylko, że właśnie to jest też trochę ta rola artystów i artystek, żeby zbudować te pole do tego dialogu, bo my tego nie zrobimy, bo ani nie mamy doświadczenia, ani myślę, brakuje nam tej duszy artystycznej, która jest wymagana po prostu do tego, żeby zbudować jakąś społeczność, jakąś grupę
wokół której możesz później prowadzić rozmowy. Nie mówię, że oczywiście wpadamy, zaczynamy od największego kalibru, ale tak, jak najbardziej, tylko że to jest właśnie ta rola artystów i artystek. I ja może przytoczę taki przykład trochę niezwiązany z LGBT, to jest akcja One Billion Rising, nazywam się Miliard. Jak przeprowadziłam się do Warszawy, to zaczęłam pracować w Feminotece z kobietami doświadczającymi przemocy. I to zdanie nie mogło paść u mnie w domu. W sensie nikt nie przyjmował do wiadomości, że pracuję z kobietami doświadczającymi przemocy. Dlaczego? Dlatego, że moja mama mieszka w wiosce, gdzie jest 6 domów, czyli mieszka jakieś 30 osób. I generalnie słowo przemoc jest gdzieś tam, gdzieś indziej, a nie tutaj u nas. Więc było to bardzo trudne. I później pojawiła się akcja One Billion Rising, nazywam się Miliard. To jest akcja, która polega na tym, że 14 lutego w Walentynki kobiety, ale także osoby sojusznicze tańczą przeciwko przemocy. I taniec jako ta forma wyzwolenia ciała, panowania nad własnym ciałem i ta forma kulturalna przebija się do tego mainstreamu dużo, dużo bardziej. Moja mama tańczy w akcji od 3 lat. Czyli 2 lata zajęło jej zrozumienie, że są kobiety doświadczające przemocy, że jej córka pracuje z takimi kobietami i co więcej, ona też może powiedzieć nie. Ona też ma prawo stanąć po stronie tych kobiet. Więc myślę, że tego ja bym wymagała, może wymagała to dużo powiedziane, tego bym chciała od tej naszej kultury, nie tylko naszej LGBT, tylko tak jak mówisz, tej szerszej, sojuszniczej, przyjacielskiej, ale też mainstreamowej, żeby zbudować wspólny ruch, wokół którego ludzie mogą się gromadzić w bezpieczny sposób, bo przyjście na tą akcję jest bardzo bezpieczne. Przychodzisz, jest tłum, możesz sobie tańczyć z tyłu, możesz w ogóle nie tańczyć, możesz tylko obserwować, a jednak jesteś częścią tego czegoś przez tę chwilę, przez ten jeden dzień. Bo ja rozumiem, że ciężko być wolontariuszem czy wolontariuszką 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, chociaż my to robimy. I myślę, że też ciężko czasami, jak jesteś gdzieś z jakiejś małej miejscowości, włączyć się w organizacji, która działa w Warszawie, bo no, to też jest, no, jakby działanie na odległość nigdy nie jest aż tak zbliżające. Ale One Billion Rising obecnie dzieje się w 85 miastach, z czego połowa to bardzo, bardzo małe miejscowości. Więc myślę, że to jest nam potrzebne, czyli budowanie oddolnego ruchu, który artyści mogą dużo łatwiej i artystki dużo łatwiej zapoczątkować. No to właśnie z pytaniem, jak to zrobić, jak to monitorować, jak sprawić, żeby ten ruch rzeczywiście działał, się powiększał. Musimy się niestety pożegnać, ponieważ nasz czas się kończy. Mam nadzieję, że to jest, a właściwie skończył. Ta dyskusja, mam nadzieję, że się będzie toczyć. Myślę, że tak naprawdę jest to temat, który właśnie dopiero zaczynamy. To też chyba tutaj było widać. Mirka Machłowska, Hubert Sobecki, Julia Maciocha, Paweł Skrocki i Daniel Rycharski. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy Państwu.